warsztatach, gdyby te warsztaty prowadzone są w ramach projektu. No i ucząc się o demokracji, tak naprawdę musimy się uczyć też o patriotyzmie i o małej ojczyźnie. Dlatego pozwoliłam sobie dzisiaj zaprosić na nasze autorskie spotkanie panią Barbarę Herda. Jest to pani, która jest autorką dziejów Konopisk. Pierwsze wydanie było chyba takim naprawdę pierwszym kompendium wiedzy o konopiskach, zebranym bardzo pieczołowicie, przygotowanym przez panią Herbę. Ja zresztą pokazywałam wam to wydanie, zapoznawaliśmy się już troszeczkę z nim, ale pani nie poprzestała na tym. Pracuje nadal, przygotowuje materiały i powstało drugie wydanie jej książki, które zostało rozszerzone. Zaprosiłam panią po to, żeby troszeczkę wam opowiedziała o tej historii konopisk, bo tak naprawdę niewiele my o niej wiemy, żebyście się z tą historią mogli zapoznać. W naszych wioskach nie byli, żeby nie mieszkało, ale jednak żyli w takiej symbiozie z tutejszą społecznością, przeżywali te same trudności, przeżywali te same dramaty, kiedy przyszła II wojna światowa. No i ten ich nieszczęsny Holokaust, dzielili tę samą niedolę z tutejszymi ludźmi. Niestety zagłada ludności żydowskiej, czyli ten Holokaust, wyprzedziła zaplanowaną zagładę Polaków, na której na szczęście Niemcy nie zdążyli zrealizować. Kilkadziesiąt lat temu był pożar na kopalni w szkole. Tak. No i to po prostu ktoś go spowodował, czy przez przypadek? Nie wiadomo. Nie wiadomo, jaka była przyczyna. Być może od zdarcia gdzieś tam instalacji jeszcze też. Ten pożar wybuchł w nocy. Wszystkie wydatki pokryją fundusze europejskie.
Mina jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a zatem jesteśmy w stanie pokryć resztę wydatków. Głosujmy zatem. Kto jest za? Kto jest przeciw? Zgodnie z głosowaniem realizacja projektu została zatwierdzona. Panie Wójcie, jakie fundusze służą? Jakie fundusze europejskie zostały pozyskane i czemu takie fundusze służą? Tak, nasza gmina Konopiska należy do jednych z lepszych gmin w Polsce, które udało się tych funduszy dużo pozyskać. Największym funduszem, największymi środkami, które w tej chwili mamy okazję realizować, jest to z funduszu priorytet ochrony środowiska, inwestycje i ochrona środowiska, gdzie mamy do dyspozycji ponad 35 milionów środków unijnych, przy czym również otrzymaliśmy pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gdzie zadanie takie opiewa na 56 milionów. I te środki chyba są takie największe w historii Konopic, gdzie w ramach jednego działania mogliśmy zaaplikować taką potężną wielkość środków. Te środki oczywiście skierowane są dla naszych mieszkańców. Jest to budowa kanalizacji o długości prawie 58 km, które de facto, jeżeli uzyskamy efekt ekologiczny, to sądzę, że na lata również dla Was będzie przygotowane właściwe miejsce, gdzie możecie również korzystać z tych dobroci, które w tej chwili przyniosły nam tak dobrym tego słowa znaczeniu, które przyniosły nam, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o ochronę tej naszej miejsca, gdzie mieszkamy, a więc zabezpieczamy przede wszystkim nasze walory ekologiczne, które są bardzo ważne. Innymi również środkami posługiwaliśmy się z innych programów unijnych. Obecnie oddaliśmy niedawno halę sportową, gdzie również pozyskaliśmy około 2 milionów złotych na zakończenie inwestycji tej, którą oddawaliśmy. Są to też znaczne środki celem wybudowania tak wspaniałej hali. Wcześniej też wiele środków pozyskaliśmy z programu rozwoju obszarów wiejskich, gdzie budujemy różnego rodzaju elementy architektury stałej dla naszych mieszkańców, jak i również projekty miękkie. Z projektów miękkich korzystacie również. Dzisiaj jesteście właśnie, jest to też w ramach projektów miękkich, być gimnazjalistą, chyba tak. Tak, to jest gimnazjum. Tak, to jest gimnazjum. Także jeśli chodzi o poziom tych środków, to gmina Konopiska naprawdę, można powiedzieć, że plasuje się na bardzo wysokim miejscu, jeśli chodzi o w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskamy środki, które pochodzą ze środków unijnych.